30 czerwca wspominamy świętego Władysława, króla. Władysław był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki króla polskiego Mieszka II. Urodził się pomiędzy rokiem 1040 a 1048 w Krakowie, gdzie jego ojciec przebywał na wygnaniu. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, a potem Bolesława Śmiałego. Znał dobrze język polski i polskie obyczaje. Mając 16 lat udał się na Węgry. Po śmierci starszego brata, Gejzy, Władysław objął panowanie. Na początku były to niełatwe rządy. Walczył bowiem ze sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji Awarami i Pieczynogami, a następnie z cesarzem niemieckim Henrykiem IV, który najechał Węgry. Rządził równie dobrze jak jego kuzyn z rodu Arpadów, święty Stefan I, pierwszy król węgierski, którego pamięć Władysław uczcił przez przeniesienie relikwii. Przyczynił się też do ożywienia kultu Emeryka i biskupa Gerarda. Zabiegał o kanonizację wszystkich trzech, której w roku 1083 dokonał święty papież Grzegorz VII. Władysław ożenił się z Adelaidą Szwabską, córką księcia Rudolfa. Miał z nią dwie córki. Był wzorem średniowiecznego rycerza. Słynął ze świątobliwego życia. Po przyłączeniu Kroacji do korony węgierskiej w Zagrzebiu ufundował biskupstwo Agram. Ufundował i wybudował od podstaw Wielki Varadin, stolicę biskupią, miejsce swojego późniejszego pochówku. W roku 1095 na synodzie w Clermont, gdy papież ogłosił pierwszą krucjatę przeciw muzułmanom dla uwolnienia Ziemi Świętej, Władysława wybrano jednogłośnie jej wodzem. Nie wyruszył jednak z krucjatą, ponieważ Pan Bóg powołał go do siebie. Zmarł w Nitrze, na terenach dzisiejszej Słowacji, 29 lipca 1095 roku. Grób Władysława został od razu otoczony kultem. Niestety w roku 1556 sarkofag króla został zniszczony przez protestantów. Całkowicie katedrę w Wielkim Varadynie zniszczyły wojny tureckie w XVII wieku. Władysław kanonizowany został przez papieża Celestyna III w roku 1192. Jest patronem Węgier. Jego imię przyjął na chrzcie król Jagiełło, który pielgrzymował do grobu swojego patrona. W ikonografii święty Władysław przedstawiany jest z insygniami królewskimi. Jego atrybutami są anioł podający włócznię, chorągiew, krzyż oraz turban turecki. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali cnoty świętego Władysława, którego pamiątkę czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.